Szykując się do tworzenia tego materiału, długo myślałem nad tym, od czego mam zacząć. Jaki punkt wyjścia w historii ambitnego Morvrana Vorhisa będzie do tego najbardziej odpowiedni? Ogólnie to taki trik, mówię, że nie wiem jak zacząć materiał i w ten sposób go zaczynam, aby w końcu ruszyć z miejsca. Wielu z nas swój pierwszy kontakt z ambitnym generałem miał nie na łamach książek, lecz podczas ogrywania Wiedźmina III. I nawet, co jest w zupełności normalne, pośród widzów tego kanału, jeśli czytaliście książki przed zagraniem, to stosunkowo łatwo można było już o nim zapomnieć, bo więcej go w zimskich komnatach trzeciego Wiedźmina niż w prozie Sapkowskiego. Wasza wielmożność, nie wiem, czy to jest właściwy moment. Ciężko o właściwszy. Ludzie stają się niezwykle szczerzy, kiedy czują brzytwę na gardle. Morvran Vorhis, dowódca dywizji Alba. Vorhis już od narodzin miał wysoką pozycję społeczną, jak i znaczenie polityczne w prawdopodobnych sukcesjach do cesarskiego tronu. Urodził się jako prawowity syn księcia spokrewnionego z samym emirem. Dlatego też, gdy po zakończeniu II wojny północnej, pokojem cintryjskim, Morvran wstępując do armii, mógł liczyć na szybki awans do rangi generała. Oczywiście wpływ miały na to tylko i wyłącznie jego umiejętności, nie urodzenie. Żarty żartami, ale Vorhis nie był w końcu pierwszym lepszym mieszkańcem miasta Złotych Wież. Dostęp do zapewne najlepszych nauczycieli od najmłodszych lat, życie w dostatku, zapewne szkolenia z fechtunku i taktyki i inne pokrewne czynniki sprawiały, że wchodził w dorosłe życie z bogatym wachlarzem merytorycznej wiedzy. Nie masz pojęcia, o czym mówisz. Anais to nie byle dziecko, tylko pionek w grze, w której w ogóle nie rozumiesz. I wcale jej z Roszem nie uratowaliście. Co najwyżej przesunęliście z jednego skraju planszy na drugi, zaogniając konflikt. Fakt, że cenił sobie towarzystwo wytwornych dam, pasjonowały go konie, wręcz je uwielbiał, bardzo dobrze znał się na winie, literaturze czy tańcu, czynił z niego ciekawą personę do konwersacji, co uważam dobrze oddano w trzecim Wiedźminie. Normalnie chłop do rany przyłóż, oczywiście o ile jesteście bogatym szlachcicem, a tym bardziej szlachcianką. Opis wręcz abstrakcyjny w stosunku do osoby, która nie ufa żadnemu doradcy, a za najdrobniejsze przewiny skazywała na śmierć. Wróćmy jednak do momentu genezy człowieka, który w przyszłości obalił emira Varemreis. Historia cesarzy Nilfgaardu to historia konspiracji i spisków. Pierwszy spisek, w wyniku którego planowano osadzić małoletniego Vorhisa na cesarskim tronie, miał miejsce jeszcze za czasów trwania II wojny północnej, za czasów przygód Geralta z jego kompanią. Czynnikiem zapalnym była duma arystokracji, tudzież opozycji. Mówiąc w skrócie, cesarz Emyr miast poślubić córkę Joachima Deweta, czy z początku sprzyjającego mu Ardala Abdachy, wysoko urodzonych możnowładców liczących na wejście do rodziny królewskiej, zdecydował się poślubić cintryjską księżniczkę Cirillę. Oczywiście nie wiedzieli, że to była jego córka, do tego fałszywka, ale to już szczegół. Uznali to za afront. Planując osadzenie Vorhisa na tronie, zamierzali jako rada regencyjna rządzić za plecami młodziutkiego cesarza. Rzecz jasna, powodów zapewne było więcej, w końcu niekończąca się wojna nie wszystkim była na rękę. Być może to właśnie ten spisek uratował wtedy północ, ponieważ spiskowcy oddelegowani wtedy na front, aby być jak najdalej od stolicy ze swymi oddziałami, liczyli na to, że brak sukcesów militarnych mocno odciśnie się na morale żołnierzy i opinii publicznej w cesarstwie, co zaowocuje coraz to większą niechęcią do emyra, ułatwiając pozbycie się go. Wciąż oczywiście mówimy o tym samym spisku, w którym udział brał również choćby Stefan Skellen. Plan finalnie się nie powiódł, a spiskowcy zostali unieszkodliwieni. Być może gdyby nie zdrada jednego z konspiratorów, który zawczasu wszystko wyjawił emyrowi, losy cesarstwa i królestw, a co za tym idzie tysięcy osób, potoczyłyby się zupełnie inaczej. Tetategan, enkalannes ad evalusar. Eptuson. Można przerwać? Zamiast przerywać, dołącz do rozmowy. Rozmawialiśmy o neutralności. O tym, jak trudno ją zachować. Kilka lat później, już w historii ukazanej w Growym Wiedźminie, co zaznaczyłem na początku materiału, Morvran Vorhis był już najważniejszym generałem nilfgaardzkiej armii,
oraz dowódcą dywizji Alba. Swoją drogą, nazwy tych dywizji oraz brygad to mają srogie. Magne, Impera, Alba. Tak więc jako najwyższy dowódca wojskowy, urodzony w arystokratycznej rodzinie, miał już naprawdę niedaleko do cesarskiego tronu. Kanonicznie, i mam tutaj na myśli książki, Emyr Waremrej spanował do 1290 któregoś roku. Nie dysponujemy sprecyzowaną datą. Przypominam, że akcja gier działa się w latach 70. Zginął w wyniku spisku ukartowanego przez bohatera dzisiejszego materiału. To też dlatego Worchis po objęciu władzy stał się bardzo wyczulony na podobne wybiegi, dosłownie nie ufając nikomu. Jego okrucieństwo w skazywaniu podejrzanych już tylko ludzi do więzień i na śmierć zaowocowało oczywiście zawiązaniem, kto by się spodziewał, kolejnego spisku opozycji. Niemniej tym razem już bez wątpienia logicznego. Po obaleniu Morwarana Worchisa na cesarskim tronie zasiadł Jan Kalweit i choć jego opisy świadczą o tym, iż może być najlepszym władcą Nilfgaardu od czasów ojca Emyra albo i dalej, to raczej nie zaskoczył nikogo faktem, iż również w jego przypadku opozycja zawiązała spisek, aby go usunąć. Ale to już opowieść na inny czas. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Dziękuję serdecznie za oglądanie, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale.